Magdalena Floryszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie InfoMagnes w dzisiejszym programie. Obchody trzeciomajowe w Łukowie. Klasyczna majówka. 26. uliczne biegi trzeciomajowe. Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Nowoczesne pracownie w Zespole Szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie. Dzień Przyjaźni Polsko-Włoskiej. Odbudowa ekosystemu w Zalewie Zimna Woda. Ludowe występy w Starym Rynku w Rykach. Turniej charytatywny dla Alicji Skrzymowskiej. Dzień Konia w Sienkiewiczówce. Zgrupowanie finalistek Miss Polski Anglii i Irlandii w Parisel Palace. Dokładnie 228 lat temu Sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 maja. Z tej okazji w Łukowie odbyły się uroczyste obchody upamiętniające to wydarzenie. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Następnie obchody przeniosły się na plac Narutowicza. Tam swoje przemówienia wygłosili samorządowcy. Następnie wieńce złożyły delegacje samorządu, instytucji oraz organizacji z powiatu łukowskiego. Podczas obchodów trzeciomajowych swoją grę terenową zorganizowali harcerze z Chówca w Łukowie. Przygotowaliśmy grę miejską dotyczącą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Będą tutaj różne zadania, które będą wykonywane w przestrzeni miejskiej. Będą dotyczyły zarówno wiedzy historycznej, jak i wiedzy obywatelskiej. Będą też sprawdzały różne umiejętność współpracy, ale również jakiegoś twórczego myślenia. Uczestnicy będą się też posługiwali kodami QR. W ten sposób te zadania są zakodowane. Obchody trwały również po południu. Swój występ artystyczny zaprezentował Jacek Musiatowicz. Można było obejrzeć również pokazy musztry paradnej oraz prezentację stoiska 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Organizatorem obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Łukowie było Starostwo Powiatowe. Pierwszy zlot klasyków Białej Podlaskiej otwierający tegoroczny sezon motoryzacyjny. W imprezie Klasyczna Majówka, której organizatorem był Automobil Klub Bialsko-Podlaski, wzięło udział prawie 30 pojazdów, wśród nich prawdziwe perełki motoryzacji, m.in. Volkswagen Garbus, Ford Mustang i Jeep Wrangler, ale nie zabrakło również polskich ikon motoryzacji lat 80. Na dzisiejszą majówkę przyjechałem dużym Fiatem, jestem jego drugim właścicielem. Ogólnie jestem miłośnikiem klasyków i tutaj mamy już drugą edycję właśnie majówki. Fajnie, że jest taka inicjatywa, możemy się spotkać, wymienić opinie. Cóż, no jedynie pogoda by wytrzymała i będzie wszystko jak trzeba. Jest to Ford Mustang z 1968 roku o pojemności 3,3 litra, mocy 120 koni mechanicznych, który był wyprodukowany w Stanach, w stanie Michigan. Po szybkim omówieniu spraw organizacyjnych uczestnicy zlotu udali się na wycieczkę krajoznawczą wiodącą po okolicznych zabytkach. Wybieramy się dzisiaj na taką krótką przejażdżkę po naszych tutaj okolicznych zabytkach, punktach takich wartych odwiedzenia, żeby troszkę przedstawić naszym uczestnikom okolice i historię naszego rejonu. Zrobimy tak, musimy do 90 km, odwiedzimy m.in. Janów, zamek w Janowie, pojedziemy sobie do Borsuk, do punktu widokowego, przejedziemy się również do Zaburza na przeprawę promową i stamtąd powolutku sobie wrócimy do Białej Podlaskiej. Klasyczna majówka była wstępem do tegorocznych imprez motoryzacyjnych organizowanych przez Automobil Klub Bialsko-Podlaski, skierowanych do posiadaczy i miłośników klasyków. Już po raz 26 w Łukowie odbyły się biegi trzeciomajowe, w których wzięło udział prawie 500 osób. W biegach wziął udział 491 osób. Odbyły się one w 23 kategoriach. Na starcie biegu stawiły się m.in. przedszkolaki, które brały udział w biegu Krasnala. Była też kategoria Open kobiet i mężczyzn. Organizatorzy przygotowali również trasę dla niepełnosprawnych oraz dla osób, które maszerowały z kijkami. Jak co roku, 3 maja, Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje takie biegi dla mieszkańców Łukowa i nie tylko.
Oczywiście w biegach mógł wziąć udział każdy, a więc uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, jak również dorośli. Mimo wiejącego wiatru pogoda była idealna dla biegaczy. Mimo, że trochę wiecznie, trochę zimno, ale jednak fajnie się dzisiaj biegało. Tak, dzisiaj pogoda jest świetna do biegania. Właśnie jak nie jest za gorąco, to człowiek się rozgrzewa i po prostu jest akurat super. Pani wygrała, tak? Zdaje się, że tak. No pogoda była idealna. Tak naprawdę właśnie. Na to, żeby pobiegać sobie, to jest idealna pogoda. Wiaterek powiewa, ale tak naprawdę tutaj wśród tych zabudowań to chłodzi bardziej niż przeszkadza, nie? Być może tym pierwszym, których szybkość, prędkość była większa, tak, ale dla nas my tak czysto rozrywkowo, żeśmy potraktowali dzisiejszy start, było bardzo sympatycznie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach indywidualnych otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody. Zwycięskie szkoły otrzymały puchary oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali medal za udział. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz Stowarzyszenie Nasz Region. Wkrótce otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Pomocy z Autyzmem wybudowanego przez Stowarzyszenie Wspólny Świat. Stowarzyszenie gromadziło środki na budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem niemal 10 lat. Jednak z uwagi na wciąż galopującą inflację udało się zrealizować 1/3 zakładanej inwestycji. Według pomysłodawczyni to i tak jest już ogromnym sukcesem. Pierwszy budynek jest to budynek, w którym będzie się mieściło przedszkole dla dzieci z autyzmem i ośrodek terapii i diagnostyki. Czyli przedszkole to przychodzą do nas przedszkolaki, będzie 11 oddziałów przedszkolnych, a ośrodek terapii to są dzieci, które przychodzą na diagnozę, na terapię, korzystają z innych placówek oświatowych, a do nas przychodzą tylko na zajęcia indywidualne. Ale będzie to też miejsce, gdzie będziemy organizowali szkolenia, prowadzili warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia, czyli w zasadzie działalność, którą prowadzimy w tej chwili, ale przeniesiemy częściowo się tutaj do nowego obiektu. Chcę też od razu powiedzieć, że to absolutnie nie oznacza, że wyprowadzimy się z lokalizacji obecnie zajmowanych, czyli z ulicy Pokoju 22 i z ulicy Warszawskiej. Zostajemy tam dalej. Na ulicy Pokoju 22 pozostanie szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem, ulica Warszawska również szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy, która rusza od września bieżącego roku. Pieniądze na budowę kolejnych budynków będą nadal gromadzone ze zbiórek charytatywnych oraz pozyskiwane z innych źródeł finansowania, w tym z 1% podatku, który można przekazać podczas corocznego rozliczania się z fiskusem. Oficjalne otwarcie nowego obiektu centrum odbędzie się 24 maja. 1 września uczniowie zespołu szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza rozpoczną naukę z zawodu w nowoczesnych pracowniach. W ostatnich dniach zakończyła się modernizacja warsztatów szkolnych i nastąpił odbiór prac. Młodzież, która zdecyduje się na naukę w tej szkole, ma szansę kształcić się na najwyższym poziomie. Nadążamy za nowoczesnością. To, co będzie kupione w ramach wyposażenia, no to są najnowsze technologiczne rzeczy związane z kierunkami kształcenia, z których nasza szkoła jest znana, to znaczy technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec oraz w szkole branżowej kierowca mechanik oraz elektromechanik. Te kierunki kształcenia będą właśnie realizowane z udziałem najnowocześniejszego sprzętu. Szkoła powierzchniowo jest największą wśród łukowskich szkół średnich. Liczy sobie około 6,5 tysiąca m². Warsztaty to 2700 m² powierzchni użytkowej, w której skład wchodzi 13 nowoczesnych pracowni. Najwyższy czas już na te zmiany. Pracowaliśmy do tej pory w bardzo ciężkich warunkach. Mieliśmy ogromne trudności z organizowaniem zwłaszcza zajęć praktycznych dla kierunków samochodowych. Kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych. Nie mieliśmy swojej bazy. Tutaj, jak Państwo widzicie, w tej chwili jesteśmy w trakcie wyposażania. Chcemy tutaj urządzić 3 stanowiska samochodowe. Będziemy mieli możliwość w tej chwili przeprowadzania egzaminów. Projekt, który obejmował wyposażenie budynków, a wcześniej ich modernizację i rozbudowę, nazywa się Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Powiecie Łukowskim. Zespół Szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie. Projekt unijny opiewa na kwotę 3 miliony złotych, natomiast całość inwestycji to jest 9 milionów, a zatem 6 milionów złotych dołożone zostały z funduszy tutaj budżetowych organu prowadzącego, czyli powiatu łukowskiego. Obecny rynek pracy zmaga się z brakiem wykwalifikowanych fachowców. Miejmy nadzieję, że modernizacja warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Łukowie przyczyni się z biegiem czasu do zmian w tej sferze.
W Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy włoskich pomordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Szereg lewo, broń! Do nogi, broń! Uroczystości upamiętniające ponad 400 żołnierzy włoskich zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej rozpoczęły się przy ulicy Wesołej, gdzie wówczas znajdował się obóz jeniecki. Stamtąd uroczystości przeniosły się na cmentarz, na którym odprawiono mszę świętą w intencji ofiar, a której przewodniczył ksiądz profesor Artur Katolo. Zawsze powtarzam, że trzeba przede wszystkim pamiętać, że bohaterami tych uroczystości są tu chłopcy tutaj pochowani, gdzieś zabrani ze własnych domów, gdzie często rodziny nie wiedzą nawet, gdzie oni są pochowani, bo z tej grupy ponad 400 żołnierzy włoskich tylko 6 czy 7 jest zidentyfikowanych, inni są po prostu bezimienni. Więc to jest taki, można powiedzieć, symboliczny gest oddania rodzinom włoskim tych chłopców tutaj pochowanych w obcej ziemi, ale jakże drogiej. I dlatego po prostu uważam, że jest to jakiś moralny obowiązek, żeby do tego nawiązać. Żołnierze włoscy trafili do niemieckiego obozu jenieckiego w Białej Podlaskiej w 1943 roku, po tym jak odmówili współpracy z Niemcami. Za odmowę zapłacili najwyższą karę. Salwą! Salwą! Kompania, spocznij! 6 maja w Urzędzie Miasta Łuków odbyło się spotkanie, na którym rozmawiano o dnie zbiornika Zimna Woda. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, przedstawiciele PZW Miasto Łuków oraz kolejarz, jak również przedstawiciele firmy zajmującej się biologicznym oczyszczaniem, rekultywacją i odmulaniem zbiorników wodnych. Problemem, jaki się pojawił, są śnięte ryby na brzegu zbiornika oraz liczne glony. Firma złożyła swoją ofertę w Urzędzie Miasta i chciałaby w sposób naturalny przywrócić równowagę temu miejscu. Szansa na odbudowę potencjału zalewu Zimna Woda w Łukowie jest ogromna. Uratowaliśmy już wiele zbiorników udało nam się przywrócić do ich pierwotnej funkcji, ale przede wszystkim my działamy zgodnie z przyrodą. My wplatamy się, czy wchodzimy w procesy, które zachodzą w przyrodzie normalnie i po prostu zgodnie z nimi działamy i dlatego są efekty. I efekty są trwałe, bo my się wbudowujemy w to, co jest i działamy zgodnie z przyrodą. Aby zbiornik mógł normalnie, biologicznie funkcjonować, potrzeba od 2 do 3 lat. Zalew był czyszczony mechanicznie, więc cała sfera życia została stamtąd usunięta. Zbiornik stał się jałowy. Aby przywrócić mu życie, należy zacząć od nasadzania roślin. Rośliny natleniają wodę, oczyszczają wodę i stanowią schronienie dla masy organizmów, miejsce, gdzie ryba może tarło przeprowadzić i tak dalej. Czyli całe życie odbywa się tam, gdzie są rośliny. Roślinność stanowi konkurencję dla glonów, więc zostaną one dzięki temu wyeliminowane. Śnięcia ryb są następstwem zbyt wczesnego zarybienia zbiornika. Zbiornik nie był gotowy na przyjęcie ryb. Było za wcześnie na zarybienie, bo zbiornik był w zeszłym roku dopiero oddany do użytkowania po oczyszczeniu mechanicznym. Była spuszczona woda, był wybrany cały muł mechaniczny, więc on był jałowy. Tam nie było warunków do życia, no praktycznie dla żadnych organizmów. Jeśli władze miasta zdecydują się na nawiązanie współpracy z tą firmą, jej pracownicy rozpoczną pracę na przełomie czerwca i lipca. W budżecie miasta mamy zabezpieczone środki na przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z dalszą rewitalizacją zalewu Zimna Woda. Mówimy tutaj o zaszczepieniu wody pewnymi mikroorganizmami, które pomogą w likwidacji tych glonów, które już dzisiaj są widoczne, oraz przyczynią się w przyszłości do większej przejrzystości i lepszego zapachu tej wody. Więcej o odbudowie biologicznej dna zalewu w cyklu Blisko na naszej antenie. W niedzielę w Rykach odbył się Dzień Dziedzictwa Lokalnego. Mieszkańcy miasta podziwiali ludową muzykę i taniec. Dzień Dziedzictwa Lokalnego odbywający się w Rykach na początku maja stał się już miejscową tradycją. Na Starym Rynku w regionalnym przeglądzie kapel i śpiewaków ludowych zaprezentowali się wykonawcy z powiatu ryckiego, puławskiego i łukowskiego. Tu w tym obszarze, w okolicach Ryk, mogliśmy posłuchać i obejrzeć 14 zespołów śpiewających pieśni ludowe, pieśni swojego regionu, gwarą, starając się otworzyć
tak jak śpiewali to dziadowie i pradziadowie. W przeglądzie udział wzięło wielu wykonawców, dorośli, młodzież i dzieci, których wielką pasją jest muzyka ludowa. Jest piękna, jest przede wszystkim nasza Polska. Tego teraz tutaj nie ma tak dużo, chociaż wraca powoli, wraca i odżywa. I to jest właśnie piękne. Także to jest naprawdę piękne hobby, takie nasze, stare i polskie przede wszystkim. Dzień Dziedzictwa Lokalnego honorowym patronatem objął burmistrz Ryk. Mamy tutaj na naszym terenie wiele zespołów śpiewaczy, które już się mogły pokazać na różnego rodzaju festiwalach. Jestem przekonany, że również zespoły, którym się dzisiaj powiedzie, ładnie się pokażą na kolejnych etapach konkursu. Jurorzy przeglądu profesor Jan Adamowski i dr Janina Biegalska do wojewódzkich eliminacji Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych zaprosili zespoły śpiewacze Babeczki z Zawitały, Pelagia z Leopoldowa i zespół z Sierskowoli, a także solistkę śpiewaczkę Halinę Babik z Czernica. Już po raz czwarty mieszkańcy Łukowa i okolic rozwinęli skrzydła dla Alicji Skrzymowskiej. Dla chorej dziewczynki zorganizowano turniej piłki nożnej połączony z licytacją gadżetów sportowych. Od 4 lat organizowany jest turniej piłki nożnej pod nazwą Rozwiń skrzydła, przyjaciele dla Alicji. Turniej był połączony z licytacją, podczas której udało się zebrać prawie 10 tysięcy złotych. Celem jest zebranie funduszy ogólnie na rehabilitację dla mojej córeczki. Ta rehabilitacja jest wielokierunkowa, bo to jest i komunikacja alternatywna, to jest i rehabilitacja ruchowa. Wizyty u lekarza. Wiadomo, no to wszystko gdzieś tam kosztuje jakoś, to jest też taki cel dodatkowy, że tak powiem, pokazanie, że takie dzieci są z takimi chorobami. Jest to dosyć rzadka, akurat ta choroba jest dosyć rzadka, ale są też inne dzieci z różnymi innymi chorobami. Niedawno był bieg niebieski dla autyzmu. Takie wydarzenia się pojawiają i powinny się pojawić, żeby społeczeństwo było wrażliwe na takie sytuacje, na takie rzeczy. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Anioły Alicji, gmina Łuków, Bukowiacy, policja, przedsiębiorcy, rondo, radcy prawni oraz księża. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, a najlepsze drużyny awansowały do półfinałów. W meczu o trzecie miejsce radcy prawni pokonali 2-1 przedsiębiorców. Wielki finał zakończył się zwycięstwem Łukowiaków, którzy po rzutach karnych pokonali Anioły Alicji. Głównym celem imprezy było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem osób chorych na zespół Retta. Z jednej strony zawsze piłka to jest wspólna zabawa, wspólnie spędzony czas, jest to integracja, jest to rywalizacja, ale też tutaj temu turniejowi przyświeca jeszcze dodatkowy cel. Zbieramy się tutaj, aby wspierać i Alicję chorą, ale też i w ogóle wspierać chcemy różne osoby poprzez granie w piłkę. Tym bardziej, że jesteśmy księżmi, dla nas jest też to taka możliwość docierania bardziej do innych ludzi, troszkę pokazania z innej perspektywy i wiary, i tutaj ludzie mogą zobaczyć nasz księży troszeczkę właśnie bez sutanny, trochę w innych okolicznościach i też możemy dać świadectwo na boisku. Mówi się o tym, że pomoc jednoczy, prawda? I z różnych środowisk spotykamy się tutaj, czasami też ludzie nieznani sobie, a potrafimy razem złączyć się po to, żeby w szczytnym celu też pograć w piłkę, przy okazji zebrać jakieś pieniądze, które będą przekazane dla Alicji. Alicja Skrzymowska jest podopieczną fundacji Zdążyć z pomocą. Dzięki działalności tej fundacji małej dziewczynce można pomagać cały czas. 5 maja, 173 lata temu, urodził się Henryk Sienkiewicz. W Muzeum jego imienia w Woli Okrzejskiej odbyła się impreza urodzinowa pod hasłem Dzień Konia w Sienkiewiczówce. Z okazji urodzin Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej już po raz trzeci odbyła się akcja charytatywna Dzień Konia w Sienkiewiczówce. Impreza ma na celu zgromadzić środki na pozyskanie kolejnych pamiątek po nobliście. Zbieramy na karty rękopisu powieści Potop, co jest naszym największym skarbem. Nie ustajemy w tych poczynaniach dalej, a jednocześnie szereg osobistych pamiątek. Między innymi zestaw skauta Andrzeja Małkowskiego, który ofiarował Sienkiewiczowi z dedykacją panu Henrykowi Sienkiewicz na pamiątkę Andrzej Małkowski, Lwów. 7 stycznia 1910, zestaw pamiątkowy srebrny dla dzieci pisarza, gdy miały skończony roczek, z wygrawerowanymi ich imionami i datami urodzin, oraz zestaw do likieru z dedykacją panu Henrykowi Sienkiewicz. Na zdrowie! Pomysłodawcą imprezy jest pochodzący z ziemi łukowskiej Radosław Skowron, któremu zależy na tym, by muzeum poprzez pozyskanie kolejnych pamiątek zwiększało swój prestiż. Chcemy, żeby ta impreza się rozrastała, żeby to muzeum, które jest naszą perełką tutaj na ziemi łukowskiej, było najlepsze w Polsce, jeśli chodzi o zbiory.
No i staramy się pomóc, jak możemy. Podczas tegorocznej imprezy urodzinowej Henryka Sienkiewicza dostępnych było wiele atrakcji. Przyjechał do nas Artur Brzozowski ze swoim arabskim ogierem Kontekst. To jest kawalerzysta jeżdżący w barwach 9 Pułku Łanów Małopolskich zza Zamościa. Człowiek, który był w swojej historii wicemistrzem Polski. Człowiek, który wygrywał zawody kawaleryjskie w Niemczech. Jest z nami Paweł Jachymek ze swoim wichrem, jeden z najlepszych zaklinaczy koni w Polsce, człowiek, który rozmawia z końmi. Na Dniu Konia można było również strzelać z łuku pod czujnym okiem radzeńskiej grupy łuczniczej oraz skosztować grochówki przygotowanej przez panie z koła gospodyń wiejskich z Woli Głowskiej. Dzięki ofiarności ludzi przybyłych na imprezę udało się zebrać 6 tysięcy złotych na pozyskanie kolejnych pamiątek. W Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Paris-El Palace w Klimkach odbyło się zgrupowanie finalistek tegorocznego konkursu Miss Polski, Anglii i Irlandii 2019. Konkurs Miss Polski, UK and Ireland to wydarzenie, w którym biorą udział najbardziej urodziwe Polki mieszkające na Wyspach. Już 25 maja odbędzie się gala finałowa konkursu, podczas której zaprezentuje się 10 finalistek. 4 wyjścia, jedno z nich to suknie ślubne, suknie wieczorowe, bikini, casual stroje, czyli takie typowe, zwykłe, luźne, a występy, przemówienia. Od 8 maja finalistki przebywają na zgrupowaniu, gdzie przygotowują się do tego wyjątkowego wieczoru. Miejscem, jakie organizatorzy wybrali na czas ostatnich, najbardziej wytężonych przygotowań, jest Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Paris-El Palace w Klimkach koło Łukowa. Co robimy? Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy i przyznajemy przepyszne jedzenie. Mamy właśnie, słuchajcie, 10 najpiękniejszych dziewczyn z Anglii, tak? No i będą startować o ten tytuł najpiękniejszej. I u nas są na zgrupowaniu, ćwiczą, właśnie będą miały sesje w sukniach. Jedną z uczestniczek jest Bożena, która jako 10-latka wyemigrowała do Wielkiej Brytanii razem z rodziną. Do udziału w konkursie namówili ją znajomi. Bożena zdradziła nam, jaka atmosfera panuje między dziewczętami, które rywalizują o tytuł najpiękniejszej. Dziewczyny naprawdę zgrały się, jest fajny team, jest wesoło. Robimy to dla zabawy przede wszystkim, dla fanów, tak? Że przygoda, to jest świetna przygoda przede wszystkim. Dziewczęta ćwiczą układy pod okiem choreografa. Wraz z Łukaszem przygotowujemy tańce. Nie możemy za dużo zdradzać, prawda, Łukasz? Tak, tylko możemy powiedzieć, że w tym roku będzie bardzo dużo się działo. Postawiliśmy na osobowość i na charyzmę i będzie bardzo dużo gwiazd, czyli dziewczyny też będą wychodziły do... Będzie interakcja z gwiazdami, czyli one na żywo będą gwiazdy śpiewały, one będą dołączały do tego i będzie się działo na scenie. Gwiazdami wieczoru będą Marcin Klimczak z zespołu Magma, Maksymilian Łapiński, finalista jednego z wokalnych show oraz Maja Adamczyk, utalentowana nastoletnia wokalistka. W wielkim finale życzymy dziewczętom powodzenia. Niech wygra najpiękniejsza. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień. Premierowe wydanie Infomagnes w piątek o godzinie 16:00.